Czy my właśnie wylądowaliśmy na jakiejś bezludnej wyspie? Jesteśmy w sumie to sami. Jakby ktoś nam cokolwiek tutaj zrobił, to tak naprawdę nikt by się nie dowiedział, gdzie my jesteśmy. Józef prawie na głowę spadł. Temperatura... Dobrze, dobrze. Jako mężczyzn. Planujemy zrobić takiego road tripa po tej wyspie, bo pożyczyła nam skuterki. Myślę, że może być ciekawe, jak nas zatrzyma policja. Utknie w środku. Krakowy McDonaldzik, kto wie, ten wie. Hejoka wszystkim! Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Nie mogę ich obudzić, bo śpią. No niestety tak wyszło, że lekko się przeziębiłam na tym wyjeździe. Niedobra. Przez ostatnie dwa dni za bardzo nic dla was nie nagrywałam, bo naprawdę czułam się dość średnio. Znaczy generalnie cała otoczka tego wyjazdu. Sama myślę, że jestem w takim pięknym miejscu, jest naprawdę niesamowita i cieszę się z tego powodu niezmiernie. Ale wiecie, jednak miałam straszną chrypę, cały czas temperatura. Kryciło mi się w głowie, no generalnie nie było zbyt ciekawie, ale chciałam mimo wszystko wykorzystać w 100% ten czas, więc dałam sobie więcej chillu. Ale na przykład dzisiaj byliśmy na wycieczce łódką. Płynęliśmy po różnych lokalizacjach, zatrzymywaliśmy się na przykład na nurkowanie, na snurfowanie. Oglądaliśmy rafy, różnego rodzaju rybki, no było po prostu przepięknie. Byliśmy na wyspie Pipi. Generalnie sama w sobie wycieczka była bardzo fajna. Zapłaciliśmy za nią jakieś 160 zł, więc to nie były jakieś wielkie kwoty. Dopijam swojego... niedobre. Dopijam tego gripexa i lecę spać, bo jutro lecimy w kolejną lokalizację. Michał i Julka już dawno śpią, a ja... No ja się męczę. Tym kaszem mnie zabije kiedyś. Patrzcie, jaki klimacik. Proszę bardzo, ledziki. Tu jest moje łóżko i tutaj taki widok. No nieźle, co? Koniec gadania. Idę spać. Muszę chociaż raz na tym wyjeździe się wyspać. Nara. Tak było bardzo ciężko wstać, ale dałam radę, spakowałam się. Przyjechaliśmy łódeczką właśnie na naszą nową lokalizację, naszą nową wysepkę, czyli Koh Yao Yai. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Płynęliśmy sobie łódeczką, potem pan samochodem nas przywiózł do naszego hotelu. Swoją drogą nie mieliśmy tego hotelu wybranego, wybieraliśmy go w trakcie drogi łódeczką. W zasadzie kupiliśmy go, jak już tutaj dopłynęliśmy, także teraz nam pani pokazuje możliwości pokoi, które tutaj mamy. Bo większość jest dwuosobowych, pewnie będziemy musieli mieć jakąś dostawkę, bo jesteśmy w trójkę. Czyli co, to będzie nasz pokoik. Ładnie, z takim widoczkiem, tutaj duże łóżko, tutaj dostawka, łazieneczka, prysznic. No tak przytulnie w sumie, przytulnie. To na tej wyspie ogólnie był bardzo mały wybór, jeżeli chodzi o hotele, no bo po prostu sama w sobie ta wyspa jest bardzo malutka. Dobra, ale trzeba przyznać, że tutaj widoczek też mamy bardzo ładny. Patrzcie tam, te wszystkie inne małe, pojedyncze wysepki. No przecież to wygląda pięknie. Din, ale fajnie. Tutaj niestety nie mamy takiej idealnej plaży, do której można wejść. No ciepła woda. No klimatycznie w ogóle, bardzo fajnie. Kocham palmy, nawet są na nich kokoski. Planujemy zrobić takiego road tripa po tej wyspie. Wynająć sobie skutery, pozwiedzać okolice, wszelkie plaże, jakieś fajne miejscówki, lokalizacje, dżungle i inne takie. Pani od domku, który wynajęliśmy, właśnie wypożyczyła nam skuterki. Czy kiedykolwiek jeździłam w Tajlandii na skuterze? Absolutnie nie. Czy kiedykolwiek jeździłam w ogóle na skuterze, chociażby nawet w Polsce? Totalnie nie. Nie mam zielonego pojęcia, czy damy sobie tutaj radę. Ogólnie to trzeba mieć prawo jazdy na skuter. U nas w Polsce nie trzeba w momencie, gdy ma się już na samochód. Myślę, że może być ciekawie, jak nas zatrzyma policja, no ale dobrze, no ryzykujemy, zobaczymy co to będzie. Wysepka jest bardzo mała i tutaj praktycznie nic nie jeździ. W przeciągu ostatnich minut przejechał przez ulicę może z jeden samochód, więc nie ma tutaj dużego ruchu. Także raczej się nie poturbujemy, bynajmniej mam taką nadzieję. I tak wyglądają czerwone strzały, proszę bardzo, i ten biały jeszcze też jest dla nas. Za wynajęcie tego domku wyszło na 1400 batów. Jakoś około 166 zł, czyli na osoby wychodzi, matematycznie wyliczając, 55 zł, jakoś tak za noc. Także patrząc na warunki i na te widoki, to super fajna cena. A za wynajęcie skutera 250 batów, czyli niecałe 30 zł. I to na cały dzień, co nie? Na 24 godziny. Tak wyglądają opcje śniadankowe. O dziwo, ceny są bardzo spoko. Obstawiałam, że tu wcale nie będzie takich niskich cen, bo no jednak to jest wyspa. Zamówiłam jedzenie, co prawda nie jestem w ogóle głodna. Nawet nie będę czuła smaku tego jedzenia. No a muszę wziąć tabletki, więc... Dlaczego akurat choruję zawsze na wyjazdach? Ja mam mango sticky rice, tutaj Julka sobie wzięła pancake'i bananowe. No i Michał, gdzie to jest? Czekany kurczak z jajkiem i tosty.
Obecnie jesteśmy w lokalizacji, w której jest zdecydowanie najwięcej komarów. Stary jedzie. Gdzie jedziesz? W sumie tak, o. No dobra, to sobie jedź na przygodę. Ale fail! Mamy już zapakowane wszystkie manatki i let's go! Sprawdzanie temperatura wody. O Jezus, jakie to ciepłe! Zostawiliśmy sobie tam nasze skuterki i dotarliśmy na plażę. Zobaczcie tylko na to. Daje mi trochę vibe Bahamów. Ta plaża jest taka dzika, tu praktycznie w ogóle nie ma ludzi. Przepięknie! Jak na przykład jesteście nad morzem i macie coś takiego, że no, wejdę do wody się ochłodzić. Tutaj nie ma czegoś takiego, jak wejdę do wody się ochłodzić, bo ta woda jest mega ciepła. Naprawdę, tak jakbyście sobie gorącą kąpiel w wannie zrobili. W momentach, gdy widzę takie piękne miejsce, łapie mnie taka nostalgia. Nie wiem, czy to mogę w sumie nazwać nostalgią, po prostu takie niesamowite uczucie wdzięczności za wszystko. Gdyby nie to, co robię, gdyby nie internet, gdyby nie wy, to mnie by tu nie było. Nie miałabym możliwości spełnienia marzeń, w ogóle to jest niesamowite, że jeszcze kilka lat temu marzyłam, żeby w ogóle polecieć samolotem, nie? Tymczasem teraz zwiedzam wszystkie swoje miejsca z listy marzeń podróżniczych, no po prostu. I can't, czuję się super, jestem zakochana w tym miejscu. Woda, palemki, natura, to jest totalnie mój vibe. A teraz taka szybka ciekawostka. Wiecie, że w ciągu roku ginie więcej osób od uderzenia kokosa w głowę niż przez ugryzienie rekina? Całkiem mocne! Jestem naprawdę zakochana w tym miejscu, naprawdę. Wiecie co? Trochę odpływ chyba jest. No właśnie, trochę bardzo chyba. Zatrzymaliśmy się przy kolejnej lokalizacji i ogólnie to miejsce jest przepiękne. Tu mogę wam wkleić zdjęcia z internetu, ale niestety teraz był ewidentnie odpływ. No i nie ma wody i są tylko widoczne kamienie, ale to wyglądało niesamowicie na zdjęciach. Ja jestem pewna, że na żywo też to tak wygląda, gdyby właśnie nie ten odpływ. Ale i tak kierujemy się w tamtą stronę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ej no, według mnie na tych palmach powinna ewidentnie być taka huśtawka przez środek. Czemu one nie mają liści? Halo? Zgłaszam prośbę o huśtawkę. Ja bym tutaj chciała zrobić sobie piękne zdjęcie, bo myślę, że byłoby cudowne. Wygląda jak z obrazka. My
mega dziwne co jest. Na piasku są takie jakby kuleczki uformowane też z piasku i są dziurki. Prawdopodobnie to jest od krabów, bo bardzo dużo krabów tutaj łazi, ale patrzcie na to, to nie są tylko dwie takie kuki. Tego jest multum. I jak się tak idzie, to te kraby wszystkie się tak płoszą i uciekają do tych swoich norek. I to takie przykre, bo jakby to jest piasek i my tędy musimy przejść i niszczymy im domki przy okazji. No, ale naprawdę tego jest bardzo dużo. I zobaczcie ile tych dziurek. I większe, i mniejsze, także naprawdę. Tam nam piękny zachodzik i ja tymczasem powiem wam, że do tego miejsca zdecydowanie lepiej jest przyjechać w ciągu dnia, a nie na zachód słońca, ponieważ no jest straszny odpływ, bo mam, że teraz jak już tutaj pobyliśmy jakieś pół godzinki i już wracamy, to piasek jest zdecydowanie inny niż wcześniej. Jest taki totalnie miękki, aż nogi się zapadają, więc myślę, że jakbyśmy pobyli tu jeszcze z godzinę, to być może w tym miejscu, w którym teraz stoję, nie byłoby już piasku, tylko woda. Czy my właśnie wylądowaliśmy na jakiejś bezludnej wyspie? Ale dosłownie tak to wygląda. Tutaj nie ma żadnego budynku. Same jakieś góry, roślinki i zero jakichkolwiek budynków, restauracji, sklepów, nic. Dlatego ta podróż po Tajlandii tak bardzo mi się podoba. Tu mamy wszystko idealnie zbalansowane. Na początku byliśmy w Bangkoku, gdzie się mega dużo działo. Na mieście milion jakichś aktywności, stragany, zakupy, brud, smród, ubóstwo, ale jeszcze milion fajnych rzeczy. Dużo ważnych kulturowych atrakcji, więc naprawdę działo się i oczywiście z tego wszystkiego macie filmiki na kanale, więc jeżeli nie widzieliście, to zapraszam was do tych wcześniejszych filmów. Było jeszcze Chiang Mai, które też mi się bardzo podobało, bo też było tak tam fajnie, egzotycznie. Byliśmy też na Phuket, na którym było totalnie imprezowo i tam naprawdę się wyszalaliśmy za wszelkie czasy, było super. No i teraz jesteśmy tutaj, czyli na totalnym od ludzi. W ogóle nie jest to turystyczne miejsce. Mam wrażenie, że wszyscy ludzie, którzy tutaj są, to są totalnie lokalsi. Oni tu mieszkają, oni tu żyją i, no i to jest właśnie fajne. To ma właśnie ten swój klimat, że jesteśmy w sumie to sami. Jakby ktoś nam cokolwiek tutaj zrobił, to tak naprawdę nikt by się nie dowiedział, gdzie my jesteśmy. I dzisiejsza kolacja, no niestety niezbyt tajlandzko, ale chciałam bardzo spróbować, bo tutaj w restauracji dosłownie naprzeciwko naszego domku mieli burgerki takie. Nie mam węchu i smaku i chciałam zjeść coś, co będzie miało faktycznie jakiś mocniejszy smak, a wydaje mi się, że w tym burgerze jest na tyle dużo tych warzyw, tego mięsa, ser, wszystko. Ja tutaj na pewno chociaż jeden z tych smaków poczuję. Paulina przed chwilą wąchała płyn do dezynfekcji i nie czuła absolutnie nic. Obawiamy się, że ma słowo, za które zabiorą demotyzację. Boże. Demonetyzację zrobią. Tutaj kurczaczek creepy chicken. Sure creepy. Creepy. Nie crispy, tylko creepy. Boliście? Mój jest crispy. Pyszne, pyszne. Delicious. Dzień dobry wszystkim. Wstałam właśnie na wschód słońca, jest przepięknie. Co prawda o jakiejś 4 nad ranem obudził mnie kaszel. Stwierdziłam, że sobie nałożę maskę na włosy. Miałam się wykąpać, ale jednak ten wschód słońca mnie zatrzymał, żeby poczekać i obejrzeć go. No top, jest pięknie. Niesamowite jest to, jak gigantyczny był odpływ w nocy. Zobaczcie w ogóle, jak mało jest tej wody. Nie wiem, czy pamiętacie filmiki z wczoraj, jak wam pokazywałam, że tej wody, no tak naprawdę było pod same schodki. A teraz tu normalnie widać piasek i krabiki, które sobie chodzą. Tam dopiero zaczyna się ta linia brzegowa. Wow, to jest niesamowite, że przez kilka godzin mogło tak dużo tej wody ubyć i jestem przekonana, że za jakieś 2 godziny już będzie normalny poziom. To jacyś ludzie sobie chodzą po tej wodzie w ogóle. Odważnie. Wykąpałam się, ogarnęłam się, jest godzinka 9:00 i zaraz będziemy jechać znowu skuterkiem. Będziemy wcześniej, więc nie będzie odpływu. Mam nadzieję, że plaże będą piękne. Chcemy jechać na ten archipelag, przy którym byliśmy wczoraj. Tam pójdziemy z nadzieją, że tym razem uda nam się trochę pokąpać w wodzie. A propos tego odpływu, który wam pokazywałam wcześniej, patrzcie na to. Minęły dosłownie 2-3 godzinki i już jest normalna ilość wody. Oddaliśmy właśnie walizki do schowka i dzisiaj jeszcze o 15:00 będziemy mieć prom i płyniemy do kolejnej lokalizacji. A tymczasem let's go! Pierwszy przystanek, moi drodzy, 7-Eleven. Pan zakupowy wziął sobie taką babeczkę. Nie jedliśmy jeszcze śniadania, miałam ochotę coś przekąsić. Mini soczek. Nie pytajcie, czemu go wziąłem, po prostu, no jest przesłodki, uroczy. Tutaj jeszcze soczek z granatem. Bardzo mało go zostało ogólnie na półce, więc stwierdziłam, że musi być dobry, skoro go jest tak mało. Ewentualnie był aż tak niedobry, że dawno nie robili nawet jego dostaw, także sprawdzimy to. Tu jeszcze pilniczek, bo to są właśnie paznokcie, te dwa robione kosmetyczki w Chiang Mai, także, no paznokcie z plastyliny generalnie. Tu jeszcze wziąłem jakieś cukierki. Później będziemy sobie leżeć na plaży, wodę i pisteczki, bo mam kater, także taki set rzeczy. Skąd masz? Julka prawie na głowę spadł. Tak mówisz? No. Kurde, mogłaś Julka wziąć kask. Tam serio jest w środku jakiś ten płynik czy coś? Ej, serio, no? Kurde. No dawaj, otwieraj, będziemy testować. Chociaż podejrzewam, że będzie strasznie kwaśne. Nie wygląda na jakiś ultra dojrzały. Macie coś do otworzenia? Nie. No to trzeba walnąć w ziemię albo kamieniem.
Płynęliśmy do Krabi. Całą trasę w ogóle przespałam. Super mi się spało na tym miejscu. Teraz czekamy na taksówkę i lecimy do hotelu. Oczywiście hotel rezerwowaliśmy na ostatnią chwilę. Wyszedł od nas chyba około 100-119 zł za 3 osoby, także bardzo taniutko, jak za noc. Przez te stragany to mi trochę daje takie Trójmiasto vibe. Albo takie Mielno. Jesteśmy, tak wygląda hotel. Mieszanka różnych wystrojów, tutaj Wielkanoc, jakieś baranki. Tutaj Halloween, także moi drodzy, do wyboru, do koloru. Bo mimo, że nie kupiłam żadnych rzeczy, to mam wrażenie, że mi ich cały czas przybywa. I za każdym razem, kiedy się pakujemy, zmieniamy lokalizację, mam coraz większy problem, żeby się spakować. Zjeżdżalnia! Ale super! Ale czy ja tak powiedziałam? Ja już klikałam, ja już przelewałam. Proszę bardzo, tak wygląda pokoik. Tutaj mamy jedno większe łóżko, jedno mniejsze. Sprawdźmy widoczek. No, Subway? Coś dla mnie i dla Julki, bo my za tajskim jedzeniem nie przepadamy. Masa! Oja! Dużo tych owiec, naprawdę oni bardzo lubią Wielkanoc, wydaje mi się. Bardzo fajnie. Lodóweczka, jakieś kubeczki, szklaneczki, jak ładnie poukładane herbatki. Cudownie. No, ja już zdejmuję te tobołki, bo już się trochę spaliłam. No wiecie, no u mnie to jest klasyk na wyjazdach. Zawsze trochę tej spalenizny, moi drodzy, musi być. Wyjazd bez spalenia się to nie jest udany wyjazd. Brzmi jak content 18+. A łazieneczka wygląda tak. 39 zł za osobę, wyszło to naprawdę całkiem fajne warunki. Mam jeszcze gacie od kostiumu, jeszcze z tej wcześniejszej wysepki, bo dopiero co tak naprawdę przypłynęliśmy tutaj. Każdy cały czas mnie oczywiście męczy. Nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie zjechały ze zjeżdżalni oczywiście. To no pierwszy. Boisz się. Nie masz, spalone ramię. Julka, nie masz psychy, jeśli pierwsza, tak szczerze. Nie dasz rady, nie masz psychy. A ty masz rady, zazwyczaj jest hop do przodu. No idź, kochana. No to czemu ja pierwsza? Może no, macie na mnie jakąś pułapkę w środku? Nie, ty pierwsza. No idź. Ty pijesz. No idź. A co, boisz się? Nie zawsze w takich zjeżdżalniach tylko się bawię, że na przykład jakieś dziecko się zsikało w trakcie. Albo że ktoś siedzi w środku. Dobrze, dobrze. Na swoim miejscu. Jako mężczyzn. A może ty zjedziesz pierwszy? Pokaż męską siłę. Męska siła. Julka ogólnie się zmienia w Michaela Jacksona. Aha, dobra, tam jest, myślałam, że do 90 cm. Już miałam takie, że nie łapiemy się, ale to jednak do 90 kg. No, już nie łapiemy. Oczywiście, jak zwykle na pierwszy ogień. Siemka widzowie, dzisiaj pokażę wam, jak Paula zjeżdża na zjeżdżalni. Let's go, abym tylko się nie zatrzymała gdzieś po środku. Ja tutaj mam krótkie spodenki, to mi będzie dupa zawadzała. Wow, ale hardcore, słuchajcie. No taki hardcore, tego to się nie spodziewałam. Zjeżdżacie czy nie? Jadę. Mała zjeżdżalnia, takiej wielkości. Przerasta je to kompletnie. Totalnie bez sensu, to się nie da zjechać. Utknie w środku, jak nic. Na kucka idziemy. Żenada! A co, jeżeli mam klaustrofobię? Co ty zrobiłaś? Czemu nie zjechać? Ja się zatrzymałam! Jak to się? To samo powiedziałem, że utkniesz. O, jak nie, było? No, że, no smutno mi, ja chciałam wykorzystać potencjał tej zjeżdżalni. No nic, trzeba reklamację złożyć. No marmy wydane te 39 zł. Chyba nie jest dobrze. Chyba kolejna utknęła. Chyba tak. No mam wypala, muszę zrobić poślad. Wow, mój poślad. W ogóle gdzie ja jest? Ile tego jest? Oh. Co teraz jest? Sara, ci robisz. Weszliśmy właśnie na miasto na jedzonko. Ja sobie wzięłam kruszetę, bardzo... Bardzo tajskie jedzenie, prawda? No idealnie. Julka ma burgera, mini burgera, który miał być big burger. Zdrówko cheers, testujemy. No dobra. Taka lemoniatka. Bardzo mi smakuje. Smakuje jak płyn do czyszczenia kibla. Dobra, no ja bardzo lubię, więc spoko. Mega stylowo. Podziwiam zaufanie do tego drzewa. Wylądowaliśmy na plaży. Kompletnie nic nie widać. Ja myślę, że w ciągu dnia może być naprawdę mega ładnie, bo widzę taki zarys gór z oddali. Jezu, czuję się teraz jak taka Vaiana. Albo, czekajcie, Sara z Outer Banks. Podoba mi się. Tylko widać, że ta miejscowość Krabi jest bardziej taka turystyczna. Widać o wiele więcej europejskiej urody. Na wcześniejszej wyspie, na której byliśmy, nie było praktycznie żadnych turystów. No i my nikogo nie widzieliśmy. O Jezus, co tam się dzieje? Grubo się bawiam z tymi ogniami. Miałam rację, proszę bardzo, jakieś występy na plaży tutaj chłopacy robią. I to chyba jest na tej restauracji, tak mi się wydaje. A my w sumie chamsko się wepchnęłyśmy na schodki za free oczywiście, no bo jak żeby inaczej. W końcu trzeba jakoś reprezentować swój kraj. Ale mocne!
rakowy McDonaldzik. Kto wie, ten wie z wcześniejszych filmów. Dużo skuterków, ale tu już raczej bym się nie odważyła. Uuu, jaki ładny kolorek! Tu raczej już bym się nie odważyła jeździć na skuterze. To jest bardzo ruchliwa ulica i bym się bała, że mnie złapie policja, nie mając prawa jazdy. W sensie mam prawo jazdy i ogólnie w Polsce bym mogła sobie normalnie jeździć, ale tutaj trzeba mieć prawo jazdy na motor i trzeba mieć międzynarodowe, więc o, masaże. Brzmi całkiem fajnie. No i kto by pomyślał, moi drodzy, wylądowałyśmy na masażu. Tajski z oliwką, ale czyli taki delikatniejszy. Nie. Może to pomoże na moją lekko spalo... O Jezus, widzisz to? I po co wychodzi na wieczór? Zobaczymy, ciekawie.